Dzień dobry, poranku, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Xaurus, przed wami kolejne Daily Newsy, tym razem przygotowane na 6 czerwca 2019 roku. Zapraszam do oglądania, a przy okazji nie zapomnijcie strzelić łapki w górę, jeżeli materiał wam się spodoba. Lecimy! Szybko zleciał ten miesiąc. 30 kwietnia Kurzweil wystartował dla Amerykanów, a wczoraj o godzinie 19 czasu polskiego otrzymaliśmy europejską wersję z europejskimi serwerami. Zabawa w Kurzweil wreszcie powinna być całkiem przyjemna. Koniec z blokadami, koniec z wysokim pingiem. Wbijacie na Steama i gracie. Jest to produkcja sieciowa, akcji z elementami MMO, no i grafiką anime. Nawet jeżeli nie jesteście fanami takiej oprawy wizualnej, to musicie przyznać, że gra wygląda naprawdę ładnie. Oprócz walk PvP przygotowano też PvE, w którym zmierzymy się z potworkami, no i przede wszystkim bossami. Gra jest dostępna oczywiście w modelu free to play. Może jesteście ciekawi, jak będzie wyglądać strona fabularna Iceborne, ogromnego dodatku do Monster Hunter World? Pierwszy trailer, dostępny z polskimi napisami dzięki naszemu wydawcy, czyli CNED, zdradzi wam co nieco z dalszej historii gry. Najpierw jednak wypadałoby poznać fabułę z podstawki, bo inaczej niewiele z tego zrozumiecie. Iceborne zadebiutuje 6 września, najpierw na konsolach, a PC-owa wersja pojawi się w późniejszym terminie. World of Warcraft Classic pojawi się u nas pod koniec sierpnia, a grupa szczęśliwców od kilku tygodni może już w tej chwili testować betę, która jest nieco ograniczona. Do tej pory bowiem można było wbić na nie maksymalnie 30 poziom. Blizzard informuje jednak, że podnosi poprzeczkę, no i dodaje kolejne 10 poziomów. Do tego firma postanowiła zredukować cenę resetu talentów o 99%. Tym samym zapłacimy za nią srebrem, ale od razu ostrzegamy, jest to tylko zmiana na poczet wersji beta. W późniejszym oficjalnym wydaniu już się nie pojawi. Ponadto uczestnicy bety mogą już sprawdzać Aratim Basin, czyli battlegrounda polegającego na zajmowaniu i utrzymywaniu punktów na mapie. Równocześnie został zamknięty Warsong Gulch. Było kwestią czasu, kiedy pojawił się profesjonalne, nazwijmy to, książki dotyczące Fortnite, najpopularniejszej obecnie gry online na świecie. No i proszę, w końcu są. Na polskim rynku zadebiutowały dwie pozycje. Pierwszą z nich jest oficjalny przewodnik Fortnite, jak przetrwać Battle Royale. Drugą z kolei pozostaje Fortnite, oficjalny dziennik bojowy. Ceny wynoszą odpowiednio 23 zł oraz 35 zł na przykładzie światksiążki.pl. Wszystko pięknie i fajnie, ale prawdę powiedziawszy, chyba od czytania książek w tym wypadku nie podskoczy nam skill. Przewodnik traktujcie więc jako skarbnicę wiedzy, która pomoże wam zrozumieć mechaniki gry, a przy okazji ujawni kilka trików. Owszem, większość takich informacji można znaleźć w internecie, za darmo, ale może ktoś woli mieć to w formie papierowej. Z drugiej strony Fortnite zmienia się z każdym sezonem, więc tego typu przewodniki mogą być nieaktualne już za kilka miesięcy. A wy co sądzicie o takich książkach? Warto uwagi, czy jednak szmelc, który tak naprawdę do nikogo nie trafi? Kilka miesięcy temu zapowiedziano APB Riot, czyli specjalny tryb do APB inspirowany mega popularnymi grami Battle Royale. Właśnie przyszedł czas na ostateczne testy. Wczorajszy patch dodał wersję beta do gry. Żeby była jasność, jest to opcjonalny tryb dostępny z poziomą produkcji. APB Riot jest po prostu urozmaiceniem rozgrywki, które w przypadku akurat tego MMORPG-a powinno przyciągnąć całkiem sporo chętnych. Wygląda to trochę jak takie GTA Battle Royale, gdzie polem walki jest zatłoczone amerykańskie miasto. Brzmi świetnie, prawda? To co, spotykamy się na polu walki? I to wszystko w dzisiejszym materiale. Koniecznie dajcie znać, który news zainteresował was najbardziej. No i do usłyszenia już jutro. Cześć!